30 listopada, Ilona Wróblewska-Czarnocka. Witam serdecznie, zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Obradowali radni miejscy. Nowi w szeregach bełchatowskiego strzelca. Wyniki głosowania mieszkańców w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Dwa medale Stawowczyka na Mistrzostwach Świata. Koniec gry PGS Kry w klubowych Mistrzostwach Świata. Ostatni mecz wyjazdowy w tym roku. 8. runda Pucharu Województwa Łódzkiego Młodzików. Finał Bełchatów 2018. Dzisiaj po raz pierwszy nad merytorycznymi punktami dotyczącymi spraw miasta pochylili się radni miejscy. Rozmawiano m.in. o sytuacji spółki Wodkan oraz o opłatach za wywóz śmieci. Sesja rozpoczęła się od półgodzinnej przerwy, podczas której radni dyskutowali o nowych stawkach za wywóz śmieci. Na wniosek radnego Dariusza Matyśkiewicza zniesione zostały z porządku obrad punkty dotyczące spółki Wodkan. Chodzi o postępowanie przetargowe na wybudowanie zamkniętych komór fermentacyjnych. Wodkan ogłosił kolejny przetarg na to zadanie, ale oferty złożone przez potencjalnych wykonawców znacznie przekraczają zakładany budżet na ten cel. Radny Matyśkiewicz argumentował, by podczas dyskusji na ten temat obecna była prezydent miasta, która w tej chwili przebywa na urlopie. Usunięty został również punkt dotyczący skargi na działalność pani prezydent. Radni zdecydowali o zmianie treści uchwały podjętej we wrześniu, a dotyczącej pieniędzy przekazanych przez miasto dla policji na remont szatni. W związku z tym, że bełchatowska formacja na ten cel otrzymała pieniądze z centrali, komendant wystąpił z wnioskiem o wsparcie finansowe z budżetu miasta na zakup samochodu służbowego dla policji. Rada zdecydowała o przekazaniu na ten cel 100 tysięcy złotych. Radni ustalili również wysokość nowych stawek dla mieszkańców za wywóz śmieci i nieczystości. Te od lat nie były zmieniane, a drobne różnice między tym, ile płacili mieszkańcy, a stawką od ekoregionu pokrywało miasto. Teraz ekoregion, który jako jedyna firma wystąpiła w przetargu, zaproponował stawkę o 38% wyższą niż dotychczasowa. Gdybyśmy przyjęli propozycję wynikającą wyłącznie z przetargu i wyniku tego przetargu wygranego przez ekoregion, rzeczywiście 38% podwyżki nie mogło być zaakceptowane w mojej opinii, stąd również z mojej inicjatywy propozycja, by tę stawkę obniżyć do 8,50, a pozostałą brakującą kwotę dopłacić po prostu z budżetu miasta. Niestety zdarzyło się tak, że jest to jedyna oferta, ryzyko było ogromne, że od 1 stycznia nawet ekoregion mógł nie odbierać śmieci od mieszkańców Bełchatowa. Żeby dołożyć z puli miasta, trzeba z czegoś zrezygnować, bo te pieniądze po prostu fizycznie muszą się znaleźć. My tutaj mówimy 1,5 miliona, tak? Trzeba będzie dołożyć. Dokładnie tak. Niestety jest tak, że tylko takie czyste wydatki inwestycyjne przewidziane w budżecie na przyszły rok to tylko 1,8 miliona. Wiemy o tym, że będzie jeszcze nadwyżka budżetowa w kwocie mniej więcej 4-4,5 miliona, więc no, liczymy na to, że jest szansa na to, że nie będzie aż tak źle w tych inwestycjach, ale faktycznie są to fizycznie wydane pieniądze tak naprawdę z wydatków inwestycyjnych, a to bardzo źle. Ekoregion to tak naprawdę monopolista na tym rynku. I tutaj też jakieś wątpliwości w związku z tym? Oczywiście, no, jeżeli Ekoregion składa jako jedyna firma tę ofertę, czyli nie ma tutaj tak naprawdę warunków konkurencyjności na tym rynku, nie pojawia się nikt inny. Ja z żalem i z czystą złością przyjmuję też sytuację, że władze miasta, głównie powiatów w zeszłej kadencji doprowadziły do tego, że utraciliśmy zdolność blokowania tak naprawdę pewnych decyzji w ekoregionie, tracąc ją przez to, że Kleszczów zdobył przez dopłatę 10 milionów złotych do ekoregionu, zdobył po prostu większość. Dzisiaj tak naprawdę, owszem, ekoregion wykonuje zadania komunalne poprzez odbiór śmieci, ale my nie mamy dzisiaj żadnej kontroli nad tą spółką, nie możemy niczego oczekiwać, żądać od tego podmiotu. To bardzo źle się stało, bo pamiętajmy o tym, że ekoregion ma siedzibę w Bełchatowie, powstał z pieniędzy z miasta i powiatu i Funduszu Ochrony Środowiska. No, kiedyś mieliśmy pełną kontrolę nad tą spółką, niestety straciliśmy. Miasto do systemu dopłacało od 2013 roku. Od 1 stycznia 2019 roku stawka będzie wynosić 10 zł przy zbiórce selektywnej od osoby w gospodarstwie domowym. Dla budżetu domowego z 7 zł od osoby wzrośnie do 8,50. Resztę różnicy pokryje miasto. Dla przeciętnej czteroosobowej rodziny rocznie oznacza to wzrost z 300 zł na 375 zł.
Po 3 miesiącach okresu unitarnego oficjalnie złożyli przysięgę na sztandar i stali się pełnoprawnymi strzelcami. Przysięgę złożono podczas uroczystości na terenie jednostki strzeleckiej 1001 imienia Janusza Głuchowskiego. Bełchatowski Strzelec to organizacja z tradycjami. Każdego roku w szeregi tej formacji przyjmowani są nowi, a okres przygotowawczy zwieńczony jest złożeniem uroczystej przysięgi. To ważne wydarzenie zarówno dla adeptów, jak i dla formacji. Wczoraj ślubowanie złożono podczas uroczystości łączącej obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz Dnia Podchorążego. Młodym strzelcom w chwili przysięgi towarzyszyli bliscy. Wstępują w szeregi Związku Strzeleckiego Strzelec! Przyrzekam! Przyrzekam! Przez całe me życie! Przez całe me życie! Dobro Rzeczypospolitej Polskiej! Dobro Rzeczypospolitej Polskiej! Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie! Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie! Niepodległości jej! Niepodległości jej! Zawsze gotów będę bronić! Zawsze gotów będę bronić! Do ostatniej kropli krwi! Do ostatniej kropli krwi! Relacja z tego wydarzenia zaraz po Teledniu. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego oddano 87 219 głosów. Mieszkańcy łódzkiego wybrali 40 projektów, które będą realizowane w 2019 roku. Bełchatów jest w subregionie południowym. Z tego terenu realizowanych będzie 7 projektów. Niestety nie ma wśród nich zadania, które dotyczyłoby wyłącznie Bełchatowa. Najwięcej w tej edycji budżetu obywatelskiego spośród powiatów wchodzących w skład podregionu zyska Piotrków Trybunalski i powiat piotrkowski. Tu realizowane będą m.in. projekty w szpitalu czy zajęcia sportowe. Bełchatów obejmie program dotyczący propagowania zdrowego stylu życia, od porad dietetyka po dobrane indywidualnie zajęcia ruchowe. Z tego projektu wartego 178 tysięcy złotych skorzysta w sumie 800 osób z całego regionu. Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego mogą również wystartować w imprezie sportowej bieg i rower organizowanego w Moszczenicy, połączonego z propagowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Udany start zanotował Waldemar Stawowczyk Team. W słowackim Samorin Maszer wywalczył 2 medale Mistrzostw Świata Federacji WSA. Zawody rozgrywano w warunkach bezśnieżnych. To już kolejny sportowy sezon Waldemara Stawowczyka i jego drużyny. I już na starcie udowadniają, że kolejny raz są w świetnej formie. Start w słowackim Samorin był pierwszym w tym sezonie. Maszer pojechał tam obronić wywalczone w ubiegłym roku mistrzowskie tytuły. Chociaż jak sam podkreślał, liczył się z tym, że może być trudno. Generalnie 40 lat się kończy, gwarancja się kończy. W tym roku już miałem 2 kontuzje, 2 razy byłem w szpitalu. No zobaczymy, jak to idzie. Oby już limit został wyczerpany i wszystko było w porządku. Stawowczyk, jak sam zaznacza, jest dumny ze swojej drużyny. Kluczem do wygranej było doświadczenie jego podopiecznych. Czarny duet Szantu z Ulwarem nie miał sobie równych. W klasie hulajnoga i jeden pies Maszer postawił na rudą sukę rasy grenlandzkiej. Na Ostatecznie z Mistrzostw Świata w Drylandzie udało się wywieźć 2 medale – złoto i srebro. Jeżeli chodzi o ten sezon, to bardzo dużo, gdyż startuję teoretycznie na swoich najstarszych psach i naprawdę psy dają radę. Teoretycznie miałem wypiąć tego mojego najstarszego Szantu, to co mówiłem na koniec Mistrzostw Świata w śniegu, że będzie wypięty, daje radę, ma 12,5 roku i cieszę się, że jeszcze po prostu ściga się i widać w nim tą chęć ścigania. Dlatego tyle one dla mnie znaczą, te medale, złoty i srebrny. Saga też ma 9 lat i bardzo dobrze biega, bardzo dobrze się czuje i jest wszystko spoko. Ten wiek robi już właśnie tą różnicę. Zawodnicy zbliżają się już do mnie, po prostu no, ścigamy się na setne sekundy, tak jak było to widać. Trasa była bardzo szybka. Nie, teoretycznie moje psy na ten okres, w którym są teraz przygotowawczym do sezonu zimowego,
nie są na tyle tak szybkie, żeby ścigać się na tak szybkiej trasie. Dlatego też była tak mała różnica czasowa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać z tymi zawodnikami na Mistrzostwach Świata, które będą w Heidmile w przyszłym roku w lutym na śniegu. Śnieg jest inny i dryland właśnie na kółkach też jest inny. Kółka to jest po prostu prędkość, 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 jeszcze raz prędkość. Moje psy dopiero zaczęły trenować, dopiero zaczęliśmy się przygotowywać. Był to pierwszy start w tym sezonie i od razu Mistrzostwa Świata. Gratulujemy całej drużynie. PGE Skra zakończyła swój udział w klubowych Mistrzostwach Świata. Wczoraj bełchatowianie przegrali z Zenitem Kazań 1-3. Roberto Piazza, trener PGE Skry, dał odpocząć podstawowym zawodnikom. Szanse gry dostali m.in. Milan Katic, René Tepan, Piotr Orczyk czy Robert Milczarek. No fajnie było w końcu w dłuższym wymiarze czasu pojawić się na tym boisku i pograć. Niestety nie udało nam się wygrać, mimo że Zenit też wystawił drugi skład i jak najbardziej te szanse były. Troszkę szkoda, szczególnie tego, myślę, trzeciego seta, gdzie mieliśmy dosyć wysoką przewagę i w zasadzie w jednym ustawieniu ta cała przewaga nam stopniała. No i potem przegrana ta końcówka. No szkoda, ale Fajnie było na pewno poczuć tą atmosferę meczową w końcu. Grali su trochę lepiej na końcu wszystkich seta. No. Myślę, że klucz mecza jest bio trzeci set, gdzie mieliśmy wszystko naszymi rękami. Nie skończyliśmy ten trzeci set, ja. I później było ciężko. W czwartym setu oni zagrywali bardzo fajnie i mocno. My mieliśmy za dużo highbola, nie skończyliśmy piłkę. I myślę, że trochę nie graliśmy z głową. Nie graliśmy. Chcieliśmy ryzykować i 3-1. No. Nie mieliśmy jej ścieżnie, nie wiem, 3-4 momenta, ale to jest życie, to jest sport. To będzie ostatnia szansa w tym roku, by zdobyć cenne punkty. Piłkarze PGE GKS-u Bełchatów od wtorku przygotowują się do meczu ze Skrą Częstochowa. Panowie, jedziemy tam z jedną myślą, strzelić pierwsi bramkę, a później pracować na następną. Takimi słowami wczoraj rozpoczął trening Artur Derbin, szkoleniowy z Brunatnych. Od wtorku bełchatowianie przygotowują się do ostatniego meczu w tym roku. Wszystkie zajęcia odbywały się na płycie ze sztuczną murawą, bowiem rywale jako jedyni w lidze podejmują swoich przeciwników właśnie na takiej nawierzchni. Przed nami spotkanie 21. kolejki drugiej ligi ze Skrą Częstochowa. Ostatni mecz Brunatnych odbędzie się na obiekcie przy ulicy Loretańskiej 20 w sobotę 1 grudnia o godzinie 13. Głównym arbitrem sobotniego meczu został wyznaczony Jacek Lis. W najbliższą sobotę odbędzie się 8. runda Pucharu Województwa Łódzkiego Młodzików, finał Bełchatów 2018. Są to zawody przeznaczone dla zawodników posiadających licencję PZSS. Zawody zorganizowane zostaną ponownie w hali Energia w godzinach od 9 do 15. Uroczysta dekoracja w klasyfikacji Młodzicy i Juniorzy Młodsi odbędzie się bezpośrednio po finałach. Natomiast zakończenie zawodów i dekoracje seniorów zaplanowano około godziny 17. Dla najlepszych przewidziano nagrody, m.in. pistolet i karabin pneumatyczny. Organizatorem wydarzenia jest Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny, Sekcja Strzelectwa Sportowego Iglica Bełchatów oraz Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.